Pani kubuś to nie jest kubuś, to jest robiony sok przeze mnie, ale taka sama konsystencja jak kubuś. I dużo osób może się po prostu pomylić, co ty za durnoty gadasz, jak to jest ewidentnie kubuś. Nie, to nie jest kubuś, to jest sok robiony przeze mnie. A co tu w nim jest? Dynia, dynia, marchewka, jabłko. Trochę cytryny i trochę cukru, no i oczywiście wody. I taka fajna konsystencja wyszła mi jak kubuś, a butelki mam po prostu po kubusiu, bo z nich bardzo fajnie się ten sok potem rozlewa. Zawsze jak jest taki sezon dyniowy, zawsze ten sok robię. Zawsze. Zawsze jak jest sezon dyniowy. Wtedy zaczynam robić sobie ten sok. Zrobiłam ten sok. Zostało mi jeszcze dwie butelki z 6 butelek, bo oczywiście wydawałam po znajomych i po rodzinie. I w niedzielę będę robić kolejną turę do pracy. Podobną myślę, że ilość może i nawet być, że ciut większą, chociaż wydaje mi się, że raczej chyba podobną ilość, bo naprawdę tego soku wyszło 6 litrów. 6 litrów to jest bardzo, bardzo sporo tego soku, a do pracy myślę, że starczy. Jedną butelkę sobie zostawię w domu i będzie naprawdę gitara. Mam sobie ten sok tutaj, zaraz go będę piła kulturalnie ze szklaneczki. Butelki przygotowane, jeszcze ta będzie butelka i jeszcze jedna butelka, jeszcze mi siostra ma dwie butelki podrzucić, więc będzie cytryna, jabłko, marchewka jest w lodówce, a dynia w zamrażalniku już sobie pokroiłam i mam gotowe, po prostu praktycznie już gotowa dynia. No i woda. Tym razem użyłam tej wody 5-litrowej, a dlatego 5-litrowej, bo musiałabym specjalnie szykować wodę przygotowaną i czekać, aż wystygnie. Ja stwierdziłam, wezmę, kupię taką wodę i po prostu no tak na oko 2,5 litra poszło. Może trochę mniej niż 2,5, a może i 2,5. I po prostu tą wodą będę szybko studzić i szybciej to wyjdzie, niż jakbym gotowała czajnikiem i studziła. Więc fajna sprawa. Oprócz tego dorzuciłam sobie do diety, już glukozaminy nie jem, bo jest paskudna, pyłek. Pyłek, poczytajcie sobie o pyłku z kwiatów. Jest mega spoko, mega fajne ma działanie. Mega fajny, dużo, dużo fajnych przez to, jak nie wiem jak to nazwać, działanie właśnie w organizmie. Poczytajcie po prostu o pyłku, też między innymi fajnie działa na żyły, ukrwienie, ale przede wszystkim na stawy, dlatego wolę naturalną metodę, za co dawałam niecałe 50 zł za taki słoik. Trochę kosztuje, ale myślę, że warty. No i przede wszystkim dużo lepszy w smaku niż glukozamina, bo to ma słodki smak, a glukozamina taki chemiczny, paskudny, który nie szło przełknąć. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. W dniu dzisiejszym robię eksperyment. Nie wiem, czy iść na siłownię, bo nie ukrywam wam. Chciałam iść dzisiaj na siłownię, ale tak się chyba nie czuję, w sensie taki spać mi się chce, jakaś taka niewyspana jestem. Dam sobie jeszcze chwilę i może nabiorę tej energii, to pójdę na tą siłownię, bo już sobie obiecuję siłownię przez 2 dni, pójdę na siłownię, ale coś, ta pogoda w ogóle mi nie sprzyja. Nie ukrywam, że wolę chyba pójść bardziej na spacer niż na siłownię. Co dzisiaj mam na śniadanie? Jest to wersja eksperymentalna. 90 białka gram. I do tego doleję wody. Tu powinnam dolać wody, jak mam 90. Tamusia. To gdzieś tyle powinnam wody nalać. Ale dobrze wiem, że jak naleję tyle, to ta odżywka białkowa będzie bardzo rozwodniona i będzie bardzo niedobry smak. Ja wolę po prostu troszkę mniej tej wody nalać i ten smak jest bardziej intensywny. A tutaj mam smak gumy balonowej, więc to chcę spróbować i chcę zobaczyć, ile czasu utrzymam na tej odżywce. A zaraz jak to zrobię, zjem, powiedzmy śniadaniem, no bo to za dużo powiedziane, że śniadanie, to zabieram się za robienie soku, bo w dniu dzisiejszym chcę też zrobić soku, bo już ten wcześniejszy sok, co miałam, wypiłam. I będziemy robić sok. I może być, że pójdę na tym siłownię, chociaż coś czuję chyba, że dzisiaj też nie dojdę na tym siłownię. Nie wiem, nie wiem. Dobra, to ja sobie robię śniadanie. Mam tej wody równo 400. Nie wiem, czy tutaj będzie za mało. Zaraz zakręcimy, wymieszamy. I no mam nadzieję, że to będzie sam raz, ale to może być po prostu za mało tej wody. Chociaż fajnie się miesza, więc powinno być ok. Widzicie? Tak jest. I po prostu chcę zobaczyć, ile czasu wytrzymam. Dlaczego robię jako jeden posiłek? No bo mam te problemy z gardłem, jest to prawdopodobnie na tle alergicznym. Alergia pokarmowa. Więc dlatego póki nie zrobię alergologa, co też nie chcę przesadzać. O, jest bardzo gęste. Tyle tego wyszło. Oczywiście odżywka też ostrowit. Nie jest to żadna antyreklama, tylko po prostu mam też
shakera i jak będzie się pytał ktoś, co to za odżywka, to też z Ostrowitu. Smak gumy balonowej. To próbujemy, ale zawsze mamy taki smak taki sobie. Taka konsystencja rozwodnionego trochę budyniu. Ale teraz to ma smak gumy balonowej. Fajnie się wzięło oraz mieszało wszystko. No zobaczymy. Zobaczymy, czy pójdę na tą siłownię. Dlatego chciałam to zastosować, bo ponoć tak gdzieś mi się uszy obiło. No wiadomo, odżywkę się pije po treningu, ale chciałam przed treningiem odżywkę zrobić sobie, bo ponoć nie czuć takiej podczas treningu takiej pełności w brzuchu i po prostu niby się lepiej ćwiczy, tak? Tak gdzieś mi się, gdzieś to po prostu usłyszałam, gdzieś to przeczytałam, że tak niby jest, chciałam to spróbować, ale na razie idę zrobić sok. No na razie czuję się pełna, zobaczymy jak będzie dalej, może przez cały dzień będziemy na szejkach. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. A ja idę robić sok, idę obrać marchewkę, pokroić marchewkę, jabłka obrać, pokroić jabłka, a dynię już mam, dzięki Bogu, mrożoną. I tego się spodziewałam, że będę musiała się ratować, bo zaczyna mnie pomału palić paskudnie, a jestem, myślę, że jest dobre 15 minut po wypiciu tego. Więc chyba dzisiaj sobie już odpuszczę z tą odżywką. Myślałam, że może jeszcze sobie spróbować na kolację zrobić tą odżywkę, ale myślę, że to nie ma sensu się katować, żeby po prostu coś sprawdzić, to no nie ma najmniejszego sensu. No bo to jest bez sensu, to jest bez sensu. Jednak chyba dalej ta odżywka zostanie tylko po treningu, tylko po mocnym treningu, jak mam te słabsze treningi, to nie daję, nie biorę tego. Ze względu na to właśnie, że mam problem z tym gardłem, zaraz wezmę sobie, to jest typowo alergiczne wapno dla alergików. I zaraz to wypiję, będzie ok, bo jak byłam ostatnio u lekarza, to lekarz mówił, że to może być po prostu spowodowane, bo byłam teraz u gastrologa, alergią. Alergia pokarmowa. Zobaczymy, co wyjdzie. Jeszcze mam gdzieś miesiąc czasu do alergologa. Zobaczymy, co wyjdzie na tych badaniach, testach, na co jestem uczulona i faktycznie może być. I wtedy, czy chcę, czy nie chcę, będę musiała tą dietę trzymać. Niestety. Niestety, chociaż też może być, jak zacznę mnie odczulać, zacznę jakieś tabletki brać, to po prostu tego problemu nie będzie. Ja czekam, aż ta tabletka się mi tu roztopi, rozpuści, bo tutaj te alergiczne rany bardzo się długo tutaj buzują. Jest akurat na etapie buzowania, jeszcze myślę, że z minutę na pewno będzie buzować, bo one długo buzują, a zaraz się zabieram za robienie soku. Nie powiem, że trochę tak odżyłam, już trochę się rozbudziłam, jest trochę lepiej. I może być, że na tą siłownię pójdę zrobić fajny trening. Marchewki pokrojonej właśnie w taką, powiedzmy, drobną kosteczkę zalewam wrzątkiem, żeby było szybciej i stawiam na gaz. I czekam, aż ugotuje się do miękkości. Żeby miękka była, żebym to po prostu bez problemu była w stanie zblendować. Mamy naszą dynię mrożoną, zaraz ją tutaj zważymy na wadę. Wrzucę i będziemy wiedzieć, ile będzie tej dyni. Oj, za ciężka, garnek za ciężki chyba. A nie, jest ok. Jest ok, garnek. Muszę pół kilo tej dyni mieć. Jabłka i dynia gotowa, dlatego razem będę gotować, bo one się mniej więcej w podobnym czasie gotują co jabłka, więc razem gotuję. I tak w tym wszystko będziemy razem mieszać i tak. Teraz muszę wycisnąć sok z 4 cytryn. Dynię już mam gotową, już ją wyłączam i niosę ją na
balkon, żeby szybciej się wystudziła. Marchewka jeszcze musi się trochę pogotować. Studzimy, blendujemy, mieszamy razem. I pokażę Wam dalej, jak to będziemy robić. Jabłko jedynie blendujemy, bo już się trochę wystudziło. Teraz studzi się nam marchewka. Jak się wystudzi, to zaraz ją też zblendujemy. Z tą wodą, w której była gotowana, będzie po prostu lepszy smak i mniej będziemy musieli wody dolać. To blendujemy. Mieszam marchewkę, do niej doleję troszkę wody mineralnej. Hop. Dolewamy wody mineralnej i blendujemy. Studzenie, przelewanie, rozlewanie, tyle tego jest woda mineralna. Dobrze zblendowane, teraz mieszamy jedno z drugim. Gruszka, jabłko. Przelewamy lukrego. Marchewkę. Przetoczymy pod wodą. W tym przepisie jest niby, żeby dać krowę cukru. Ja myślę, że pół kilo wystarczy. Widzicie, bardzo fajny smak. Sok już gotowy mamy. I teraz będziemy go sobie rozlewać. Cukru musicie dawać pod swój smak. Rozlewamy do butelek kubusia przez lejek. Mam ten sok gotowy, wyszło 6 butelek i w tym jest jedna butelka z Pepsi, ona ma prawie 2 litry, więc tyle tego soku wyszło. W ogóle wiecie co, po tym białku, chyba już białka dzisiaj nie będę jadła, po tym białku jakoś tak mi jest niedobrze. Jakoś jest mi niedobrze, jakoś tak nie do końca się dobrze czuję po tym, dlatego kończę zabawę z tym białkiem. Jeszcze nacho jako śniadanie. To był bardzo zły pomysł. Jest mi niedobrze. A w ogóle wracając do soku, dla osób zainteresowanych oczywiście proporcje tego soku będą poniżej filmiku, ale gdzieś pewnie gdzieś tu z tej strony, bądź z tej strony gdzieś się pojawią proporcje tego soku. Dla osób zainteresowanych, tak jak mówiłam, musicie robić to pod swój smak. Lubicie bardziej słodkie, robicie słodkie, lubicie mniej słodkie, robicie mniej słodkie. Też dużo zależy, jakie macie jabłka. To też ma ogromne znaczenie, więc musicie to po prostu sobie wyważyć na swoje kubki smakowe, jak Wam będzie smakować.